Witam serdecznie. Szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według Świętego Mateusza. Jezus przyszedł nad jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. Fajnie by było wiedzieć, gdzie jest ta góra i gdzie siedzi Jezus i przyjść do niego. My niestety nie wiemy, gdzie jest ta góra. Wiemy mniej więcej, gdzie ona mogłaby być, nie wiemy jak się nazywała, ale oni wiedzieli. Te tłumy, które dowiedziały się, gdzie jest Jezus, przyszły do Niego z, ze swoimi chorymi, y, ułomnymi, niewidomymi, y, niemymi, ch chromymi i wielu innymi, y, cierpiącymi na różne inne choroby, i położyli tych wszystkich chorych u jego stóp, a On ich uzdrowił, tam na tej górze, gdzie siedział. I wszyscy się zdumiewali tym, co zrobił Jezus. Bo Jezus zrobił wszystkich. I jest tutaj napisane, że tłumy wielbiły Boga Izraela, ponieważ ci ludzie nie byli z Izraela, to byli mieszkańcy Dekapolis. A mieszkańcy Dekapolis, czyli takich dziesięciu miast, to byli hel heleniści, czyli Grecy, albo schelenizowani Żydzi. W The Chosen w serialu The Chosen jest to fajnie pokazane w trzecim sezonie, skąd ci ludzie byli? Ci ludzie byli naprawdę różni, ale oni przyszli do Jezusa i otrzymali to, czego od niego chcieli. Mało tego, zostali z nimi tam na tej górze aż trzy dni. Jezus dalej mówi, że, i Mateusz dalej mówi, że Jezus przywołał do siebie swoich uczniów. I powiedział, żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. I teraz chodzi o to, żebyśmy my trwali przy Jezusie więcej niż trzy dni, cały czas. Nieustannie, bez względu na to, czy masz co jeść, czy nie masz gdzie mieszkać, czy masz jakieś problemy, trwaj przy Jezusie do końca, a on się tobą zaopiekuje. Tak jak zaopieku, zaopiekował się mną i opiekuje się mną. Trzy dni nie miałem gdzie mieszkać, będąc w koszalinie. I miałem takie przekonanie, że po trzech dniach wszystko się zmieni, ale to przekonanie nie wiedziałem, że pochodzi od Boga. Bałem się tego czasu. Oczywiście nie było zimy, tak jak teraz, była końcówka lata, ale i tak było zimno na zewnątrz. A jeszcze strasznie tak niekomfortowo, że ty nie masz nawet gdzie głowy położyć, i nie masz gdzie zasnąć, i gdzie się położyć. To jest trudne doświadczenie. Każde doświadczenie, gdzie jest jakiś głód, jest trudne, ale jeśli będziesz trwać przy Jezusie, co to znaczy trwać przy Jezusie? Jeśli będziesz wypełniać Jego wolę, jeśli będziesz trwać w Jego przykazaniach, wypełniać Jego przykazania, nie, nie idąc na skróty, w kłamstwo, w kombinowanie, przekroczenie jakiegoś prawa Bożego, jeśli tego nie zrobisz, jeśli się po prostu yy, zaprzesz samego siebie, on ci pomoże. Bo on widzi, że ty się zmagasz z różnymi głodami i on to wszystko ci da. Tylko zobaczcie, w jaki sposób on to dał tłumom. Przez swoich uczniów. Przywołał uczniów, porozmawiał z nimi, oni przynieśli siedem chlebów, on je rozmnożył, dał im, wziął, pobłogosławił, połamał i dawał uczniom. Uczniowie dawali tłumom siedem chlebów i kilka rybek. I zebrali siedem koszów pełnych ułomków. Ta liczba siedem się powtarza. Ile jest sakramentów w Kościele katolickim? Aż siedem. Ci ludzie nie są chrześcijanami, można by było dzisiaj powiedzieć. Oni są poza Kościołem. Ale Kościół przychodzi do nich, a oni do kościoła. I przez posługę Kościoła, są nakarmieni tak, żeby w drodze nie nie, zasłab, nie zasłabnąć. A my cały czas jesteśmy w drodze. W drodze do nieba. Cały czas ta droga jest wąska, często kręta. Jezus jest tą drogą i cały czas po niej idziemy. I mamy trwać przy Nim. Wtedy On zaopiekuje się nami. Zobaczcie, oni przychodzą do Niego. Poznali, gdzie On jest. Przed chwilą, podczas nagrywania, yy, przyszło. Bo słyszałem po schodach. Wchodzili tutaj uczniowie ze szkoły pewnie z księdzem, i poszli do, do kaplicy, która jest obok, obok mnie, tutaj. I tam jest Jezus. I siedzieli tam i modlili się, nie wiem, słuchali słowa, nie wiem, co tam robili. Potem zeszli ze schodów, bo jesteśmy na trzecim piętrze i poszli do siebie. Mam nadzieję, że zostali nakarmieni, nasyceni. I pytanie, czy ty jesteś nakarmiony i nasycony po spotkaniu z Jezusem? A może twoje spotkania z Jezusem są strasznie krótkie? Takie jak filmiki na TikToku albo jak reklamy w telewizji. My mamy dzisiaj mało cierpliwości. Trzy dni dla nas to jest strasznie długo, żeby czekać. A, a co? Co musiałby powiedzieć Abraham, kiedy czekał 25 lat na wypełnienie obietnicy Bożej? Trzy dni, nie za długo, nie za krótko, a my dzisiaj trzy minuty nie potrafimy wyczekać, bo mamy słabą cierpliwość albo słabą wiarę i rezygnujemy i odchodzimy. Ci ludzie nie odeszli, wytrwali i zostali nakarmieni. Zostali uzdrowieni. Ja wytrwałem trzy dni w bezdomności, i dzisiaj Bóg daje mi gdzie mieszkać. Wytrwałem też w, w głodzie więcej niż trzy dni, i daje mi dzisiaj jeść. Może jeszcze w moim życiu będą różnego rodzaju takie doświadczenia, ale muszę wytrwać w Nim i z Nim, a On mnie nakarmi, bo On wie czego potrzebuję i widzi mój stan jest moim panem jest moim pasterzem który dba o mnie prowadzi mnie jak mówi 23 psalm prowadzi mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę chociażbym przychodził przez ciemną dolinę a pewnie będę przychodził wielokrotnie przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Bo mnie prowadzisz po właściwych ścieżkach. Najważniejsze jest to, żebym wyszedł od siebie i poszedł do niego. Gdzie on jest? Gdzie on dzisiaj jest? Na jakiej górze siedzi? Na jaką górę muszę się wspiąć? Gdzie jest Jezus? Może na półce, na najwyższej półce, tam jest Biblia i tam trzeba sięgnąć. A może w górach, a może nad morzem? A może najpierw trzeba porzucić grzech, to co jest złe, przebaczyć? Dla niektórych to jest wielka góra, nieosiągalna. Nie umiem przebaczyć tego i tego. Jak tego i tego nie przebaczysz, to nie wejdziesz na górę i nie spotkasz się z Jezusem. Wchodzenie na górę jest spinaczką, jest bólem, cierpieniem, można spaść. Trzeba zaryzykować i wejść na górę. A on tam na ciebie czeka. Wytrwaj z nim na tej górze, zobaczysz, że on da ci to, czego potrzebujesz. A, a czego ty dzisiaj nie widzisz, bo nie widzisz wyjścia z tej sytuacji, nie widzisz możliwości, tak jak uczniowie nie widzieli możliwości, że można nakarmić tak wielki tłum na pustkowiu? Jezus widział, bo Jezus widzi wszystko. Teraz chodzi o to, żeby trwać przy Nim te, przez te 30 lat, 30 dni, 3 dni, żeby trwać przez całe życie, aż On nam. Da tego, czego oczekujemy, a nawet więcej, bo on jest dobrym pasterzem. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. I jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem, Bogiem. I pozdrawiam.